Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku Eli z Metalem. Dzisiaj mamy dzień 8 stycznia i nauczymy się jednego z trudniejszych algorytmów, ale z tego jak się sam uczyłem, to doszedłem do wniosku, że wystarczy zakumać jedną sytuację i sobie skojarzyć z resztą algorytmów i już nie jest takie trudne. Mamy tutaj błyskawicę i kropkę. A, i przy okazji, zanim się rozgadam, zostały mi jeszcze do sprzedania trzy Cyklon Voice'y. Jeden na czerwonym, drugi na pomarańczowym i trzeci na niebieskim plastiku. Na filmiku one się wydają strasznie jasne, ale znaczy ten niebieski się wydaje strasznie jasny, a czerwony się wydaje strasznie podobny do pomarańczowego. Natomiast ten niebieski jest tak ciemny jak ciemne naklejki, jeszcze ciemniejszy niż naklejki od Juska albo ode mnie, jest ciemny niebieski. Różowy fluorescencyjny jest porównywalnego koloru jak Mojuma, różowy, znaczy ten pomarańczowy, a czerwony jest taki, no taki sam zawsze, no nawet fluorescencyjny czerwony jest trochę jaśniejszy, taki też standardowy jak Moju. Cyklon Boys 2, muszę wam powiedzieć, że naprawdę się spisała. Chyba postawię sobie tutaj. A, i piszcie w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani kostką Cyklon Boys jednokolorową. Czyli taką, że jak te. Bo mogę coś zrobić. Dobra, rozgadałem się trochę, ale niedługo. To teraz wam pokażę, jak go rozwiązać. Numerek 46. Tutaj jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Powtarzając ten algorytm 3 razy też się ułoży. Zaczynamy. Najpierw pokażę, jak to rozwiązać po prostu. Dobra. Teraz wytłumaczę. Ten głupi jest trochę ruch, ten pierwszy, czyli taki F. Ale da się go przeżyć. Robimy F', zjeżdżamy, wyrzucamy tego slota dwa razy, potem to wyjeżdżamy tu, potem tego slota wywalamy tu, tym wracamy, wyrównujemy i mamy zrobiony algorytm. Teraz go powoli jeszcze bardziej. To był raz. Ten przedostatni jakby sekwencja, ta przedostatnia sekwencja jest całkiem znana chyba. Czekajcie. No, z czegoś ją znam, nie pamiętam już z czego. Jeszcze raz. O, chyba już wiem. To tak jakbyśmy wyciągali po prostu slota i wkładali go na nowo. To jest tak, 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 tak. No. No nieważne, bo robimy tak, 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 tak. To ta sekwencja się kojarzy trochę. Dobra. Jeszcze raz ostatni, bo filmik się trochę przedłużył, ale okej. Teraz może szybko, jako ostatni raz i kończymy filmik. No. Nie było to mistrzostwo świata co do prędkości, ale zawsze to coś. To jeszcze raz przypominam, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście takie kostki jednokolorowe. Jeden gościu zrobił na Speed Cubing Handle Polska, wystawił kostki Key w cenie 30 zł, też jednokolorowe, ja bym je sprzedawał w cenie coś
35, no bo o tyle wychodzi, jakbym miał zamawiać aż 6 kostek. Te też są w cenie 35 zł. Chodzą naprawdę świetnie. Zero loków. Są niesamowicie szybkie. Mam takie fajne uczucie, taki fajny feeling. Wiem, jak chcecie zobaczyć oryginalne kolory, to wyślijcie mi maila. Tam jest tutaj, jak jest na tablecie, tutaj jak jest na telefonie, znaczy na komputerze, to będzie link metalstickers@gmail.com, znaczy mail, i tam możecie do mnie napisać z pytaniami. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, wykreślamy i cześć, do jutra.